Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Grysim. Jak widzicie, znajdujemy się w Minecrafcie jak co miesiąc update z budowy Pałaca Kultury. Co tu jest po raz pierwszy? No to mamy domek. Zbudowałem, przeniosłem się troszeczkę dalej, zbudowałem większy domek, podstawowe rzeczy jak łóżka, skrzynki, craftingi i tak dalej. Po drugiej stronie mam wszystko w skrzynkach posortowane. Kamień i tu kamień, ziemia i tam dalej jest, no, wartościowe rzeczy. Są puste trochę rzeczy jeszcze i tak udało mi się znaleźć diamenty i mamy 100 do zaklęć. To tyle chyba z mojego domu i teraz wam pokażę, co się tutaj zmieniło. I sobie pójdziemy, bo można już po prawej stronie widzieć, trochę się już to widzi. A, czemu ja tu spadłem teraz? O, zobaczcie, już tyle skopałem aż przez ten miesiąc, widzicie, tutaj wszystko było. Wszystkośmy tu skopali, jeszcze został taki malutki placek. Ale go też na następnym live'ie skopiemy i zaczniemy dalej tutaj kopać. No, jeszcze troszeczkę tutaj jest roboty, oczywiście. Taktyka z creeperami dalej funkcjonuje, jak widzicie, teraz tu wejdziemy wyżej, to w nocy tutaj są creepery, one wybuchają i takie kratery powstają i jest mniej kopania. Problem jest tylko taki, że z kamieniem to aż tak dobrze nie działa, że creeper wybuchnie. Tutaj będę musiał TNT zbierać. No i mam tam jeden pomysł, który sobie już zrobiłem, ale to wam potem pokażę. Teraz przejdziemy po drugiej stronie. Tutaj jest ta rzeka, która jest dosyć denerwująca, bo ją trzeba całą zakopać. I to jest dużo roboty. Tu mogę mam dwa klocki, ja sobie tu gdzieś postawię. Teraz zaraz po prawej stronie widzicie takie dwa słupy i to są granice, dokąd ja muszę skopać, żeby skończyć tutaj ten plac. No i to jest dosyć daleko, ale jakoś damy radę. Tutaj koło wioski też już troszeczkę zacząłem skopywać, jak widzicie, koło tego domu też już płytko jest. I powoli to idzie w przód. Oczywiście, no jeszcze trzeba tutaj aż 6 kratek w dół skopać, ale powolutku zacząłem. W wiosce się nic nie zmieniło. Tak jak wszystko było, tylko że się z tego domu wyprowadziłem, co teraz widzicie przede mną. Już tutaj nie mieszkam. I się, no a tam większą chatę sobie zrobiłem, to jest nieładnie jest, ale to i tak będzie burzone kiedyś. Teraz wam pokażę, co sobie wymyśliłem na creepery, żeby zbierać gunpowder. Taki klocek z kamienia zbudowałem, kompletnie jest tu ciemno w nim. I zobaczymy, czy w ogóle coś się stało, coś tutaj się zrespiło, czy nie. Nie, nic się nie zrespiło. To ja będę musiał sobie coś wymyślić. W ogóle ja gram na trudnym, czy na jakim poziomie ja gram? Na trudnym, to powinno coś być. Coś sobie wymyślę i zobaczymy, czy mi to tak pójdzie, jak ja chcę. No taki klocek tu postawiłem. No. Pałac Kultury chcę skończyć do 20... Znaczy Pałac Kultury, plac pod Pałac Kultury chcę skończyć w sierpniu 2024 roku. Taki jest mój plan. Mamy teraz jakieś 40%, bym powiedział, bo dużo już mamy tutaj gotowe. Według planu powinniśmy już mieć 50, ale wiem, dużo nagrywek było i live'ów też przypadkowo nie było parę, dlatego mamy 40, ale spokojnie, nie ma się co martwić. Myślę, że nam się uda do sierpnia tutaj zrobić całość, tutaj ją skończyć i zaczynać budowę Pałaca Kultury, albo co najmniej zbierać już materiały. Żeby dokończyć to tą górę, co z przodu widzicie, ją trzeba by było skopać aż 100 bloków w przód. My mamy długości 200 z 600 bloków. Jak mówiłem, jeden blok to jest 1 metr tutaj w tym projekcie, bo chłop tutaj w Minecrafcie też jest średnio na 2 bloki wysoki, tego coś tak jak zrobiłem. Możemy sobie zobaczyć, i jak daleko ja muszę do przodu kopać. Tu jest kratka 200. Dobra, to zobaczymy, ile tu trzeba będzie skopać, żeby było równo 300. Pójdziemy teraz do przodu. Co tu jeszcze mam do dodania? Właśnie myślę, czy czegoś nie zapomniałem. No to jak będziemy budować Pałac Kultury, następne co będziemy budować, to będą złote tarasy. O, tu jest właśnie blok 300. Złote tarasy i będziemy mieli takie dwie bardzo znane rzeczy w Warszawie skończone. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że w przyszłości może być tak, że po prostu widzów będę brać na live'y.
powiedzmy w piątek o 15 będzie live i będzie widz jakiś, który też tutaj będzie pomagał w projekcie. Możecie pisać w komentarzach już, jak ktoś chce, jest chętny tutaj pomagać i kogoś tam po prostu się kiedyś wybierze i on ze mną będzie budował tutaj ten plac, albo też parę osób wezmę, żeby te prace tu szybciej szły. Mam nadzieję, że to tak pójdzie jak chce, a nie, że ktoś tu będzie siadać do TNT i tak dalej, ale to wezmę i skopiuję po prostu świat przed live'em i tyle. Co ja tu mam jeszcze do dodania? No to chyba było wszystko i ja wam życzę miłego dnia i my się widzimy w kolejnym odcinku. Nie, dokładnie kiedy. Odcinek wychodzi, zaraz wam powiem, on jest 3/8, czyli widzimy się w 6/8 z innej gry i ja wam życzę miłego dnia.